czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Phoenix Wright Ace Attorney. Szanowni Państwo, stoimy przed bardzo ciekawym wyborem, który trochę inaczej nam będzie tę sprawę... wywróci trochę nasze rozumowanie tej sprawy. Widziałem w komentarzach ciekawe teorie, tutaj chyba najbardziej mi się spodobała teoria Atlantis, chociaż też nie jestem pewny, czy do końca jest tak jak piszesz, ale faktycznie mogłoby być ciekawie, gdyby tak naprawdę za styl samuraja przebrał się nie Will Powers, tylko Chuck Hammer. Co by się stało wtedy? Tak? I kogoś innego zaatakował w takim wypadku. Była tam jakaś smukła figura, tak? Tutaj wskazywaliście, że to może być D.Va, w sumie jedyna osoba, która ma smukłą figurę i mogłaby się mierzyć ze stalowym samurajem, to byłaby rzeczywiście D.Va. Ale czy my nie mamy tu jeszcze jakiejś innej osoby, której jeszcze nie poznaliśmy? Czy tu jeszcze może coś wypłynąć podczas tej rozprawy? Jestem mega ciekawy, w którą stronę to pójdzie. Czyli why would the boy have erased the photos he took? Bo na przykład the steel samurai didn't win. Tak, wybieramy. Jeszcze bardzo ważna informacja. Będę musiał zrobić przerwę od Ace'a, zanim ruszymy czwartą rozprawę. Czwartą rozprawę na pewno będę chciał przejść, bo zachęcacie mnie do tego, mówicie, że podobno jest najtrudniejsza, ale też jest najbardziej satysfakcjonująca. Nie wiem jeszcze, jak będzie z piątą, bo piąta to jest podobno potężny tasiemiec. Jeszcze nie wiem, jak to ugryzę, ale na pewno będę chciał te pierwsze cztery case'y właściwe przejść. Przypominam, że piąty został dodany chyba do tej trylogii dopiero jako dodatek, więc zobaczymy. W każdym razie na razie informuję Was, że będzie mała przerwa. Patrzcie w harmonogramie, kiedy będzie kontynuacja. Dlatego dzisiaj chciałbym skończyć tę rozprawę. Nie wiem, ile zajmie mi to czasu. Podobno w jeden odcinek chyba się nie da, ale zobaczymy, jak ja to zrobię. Zobaczycie na końcu tego filmu, albo zobaczycie w harmonogramie, albo już widzicie, oglądając, ile trwa ten film, nie wiem. Ja na razie jeszcze nie mam pojęcia, jak to ugryzę. Wszystko zależy od tego, jak długo będzie mi to schodzić przy tym. Więc zobaczmy. I can think of only one reason, Your Honor. The Steel Samurai didn't win. That's why Cody deleted those photos. You mean the Steel Samurai lost? Well, Cody, am I right and aren't I? Tell the truth, the bad guy defeated the Steel Samurai. No way! No! It's impossible! The Steel Samurai never loses! He never loses to anyone, ever! Your Honor, the witness has revealed everything with his words. There was a reason why he lied and told us he didn't take a picture. The same reason he erased his precious photos. For Cody, it was inconceivable that the Steel Samurai could be defeated. However, Cody witnessed the impossible. He saw the Steel Samurai lose. Yet to admit what he saw would destroy everything he believed in. That's why he lied and said the Steel Samurai won. He couldn't handle the truth. Order! I will have order! Witness, I mean Cody, is this true? What did you see? Tell the truth? Tell the court what you saw. Aha, i się rozryczał. Cody, that day you saw the Steel Samurai lose a fight, right? Okay. You are right. The Steel Samurai fell down. Then he didn't move. Co ciekawe, Steel Samurai upadł, nie mógł się ruszyć. Order! What kind of stunt are you trying to pull, right? The Steel Samurai was the murderer, not the victim. Yet according to your witness's testimony, the Steel Samurai was the one who fell. No właśnie. Mr. Wright, what's going on? Apparently we have all made a serious error. An error? What's this all about? Hammer was the victim, Steel Samurai was the victim, there was no victim. No i teraz to jest ciekawostka, bo możemy uznać... Wiecie co, możemy uznać... Myślę, że to są albo ta opcja. I teraz tak, jeżeli byśmy uznali, że Steel Samurai był ofiarą tutaj... Bo to może być też tak, że rzeczywiście... ta osoba, która walczyła ze stalowym... Znaczy, ta osoba, która była w stroju stalowego samuraja, miała zginąć,
ale osoba, która zabiła stalowego samuraja, nie wiedziała, kto jest w środku. A w środku z jakiegoś powodu mógł być na przykład właśnie Jack Hammer, tak? Dlatego nie ma żadnych śladów krwi na kostiumie i na podłodze, ponieważ na przykład to w stroju stalowego samuraja został zabity Jack Hammer i potem został ubrany w swój strój już po całym efekcie, po całym zdarzeniu i pozostawiony na w studiu pierwszym. Diva dalej jest w takim wypadku może być podejrzana. Tak samo może być podejrzany Salmonella, ale on jest niski i gruby, powiedzmy. No taki, powiedzmy, że bardziej puszysta. Tam była podobno szczupła osoba. Nie wiadomo, czy człowiek, czy mężczyzna, czy kobieta. Więc wygląda na to, że nie wiem, nie można powiedzieć, że nie było ofiary, tylko raczej, że Steel Samurai was the victim. Na razie, możemy tak, bo jeszcze nie wiemy, kto jest, tak, bo musimy bazować na tym, co teraz obecnie oni mówią, więc wydaje mi się, że Steel Samurai was the victim w tym momencie. Tylko kto jakie miał, jakie kto miał w sumie powody? Dlaczego? Tak? Bo tam była tam zazdrość, tak? Było mu powiedziane o zazdrości, o tym, że kiedyś Jack Hammer był gwiazdą, ale teraz tak naprawdę Steel Samurai, czyli Will Powers przejął pałeczkę, tak? Więc może z zazdrości? Może? Ale tutaj jeszcze było jakieś wydarzenie, o którym mówiła Penny. Pamiętacie? Ona mówiła, że nie... Czy to chyba Penny mówiła, czy to mówił Salmonella, że było jakieś wydarzenie, o których nie chce mówić. Może kiedyś powie, więc może Penny będzie tutaj przywołana i ona powie o tym wydarzeniu. Może jakaś akcja zaszła i to jest na przykład teraz efekt tej akcji. Pokłócili się kiedyś o coś albo coś w tym stylu? If you understand what really happened, it's actually quite simple. At the end of the fight, the Steel Samurai fell to the ground and lay still. In other words, the Steel Samurai was not the killer, he was the victim. Don't you see? Jack Hammer was the Steel Samurai. A no właśnie. Jack Hammer was the Steel Samurai. Order! 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 So the Steel Samurai in this photograph? You are saying the man in his costume was the victim, Mr. Jack Hammer? That's what I'm saying, Your Honor. Jack Hammer was present at the action scene run through that morning. Thus, he obviously knew about Will Powers' foot injury. But wait! Hadn't Mr. Hammer gone to Studio One already? That's what everyone thought. But remember what Miss Oldbach said in her testimony? On the day of the murder, I arrived at the guard station at 1 p.m. Did I see poor old Hammer? Nope. He had already gone to the studio before I got back to the guard station. Mr. Jack Hammer left the employee area after lunch. However, no one saw him going to Studio One, nor was there a picture of him. He waited for Mr. Powers to take a nap in his dressing room. Then he snuck into the dressing room and stole the Steel Samurai costume. Lepiej, on go mógł po prostu przy tym posiłku uśpić. Tak, tylko jaki jest cel, tak? But what would the victim do such a thing? No właśnie, to jest teraz pytanie. Dlaczego Jack Hammer postanowił ubrać się w strój stalowego samuraja? Może on chciał się poczuć jako bohater znowu po tych latach, kiedy poszedł w cień? I don't know. No właśnie, tego jeszcze nie wiemy. I get it! O? I thought that the Steel Samurai was moving strange, so it was a different person inside the suit. Pops! Huh? Me? What? Actually, there was one piece of data I saved. Data? Yeah, a photo on my digital camera. What? Show us, quick! No way, man! Not if you are gonna look at me like that. No! Okay. Here, this is it. Oh. No proszę, czyli ktoś w przebraniu, czyli Steel Samurai idzie do studia numer 2. Well, looking at this, it's still a little hard to say. I'm afraid that it could be anyone in the costume. Your opinion, Mr. Wright? I agree, Your Honor. This isn't decisive evidence. I'm sorry, this doesn't look like it's the proof we need. I'll give it back. Wait, Phoenix. Mia, what? Look at the photo once more. That's it, Phoenix. That photo is all the evidence you need to win this trial. So? What? Your Honor, may I see the photo once more, please?
Certainly, I don't see why not. Phoenix, show him. There is a glaring decisive inconsistency with the facts as we know them in that photo. Naprawdę? Find the inconsistency in the photo. Okej. Brak... Dobra. Czy chodzi o to, że ma naprawioną włócznię? No bo coś innego mogło to by być. I think it's here. You seem to be lacking even more confidence than usual. I suppose that's because I'm not confident about it at all. Maybe you want to rethink your case, Mr. Wright? Yep, please, Your Honor. Inconsistency on the photo. Znaczy, jedyne co widzę to odwrotność dwójki, nie? Znaczy, widzimy napisane S. A nie, to nie jest dwójka, to jest S. Ale szczerze mówiąc, brak konsekwencji. Naprawdę nie widzę tego braku konsekwencji tutaj. Studio 2. Tylko czemu tu jest S napisane? Może to? Zobaczmy. Nie, też nie. No muszę powiedzieć, strzelam w ślepo, bo naprawdę nie wiem, co tu jest brakiem konsystencji. Co jest nie tak? Ma swoje... Znaczy, nie mogę w ogóle przeglądać starych rzeczy, więc nawet ciężko mi powiedzieć, co może być nie tak. Nie, naprawdę nie wiem, będę musiał... O! Że co, że do studia 2 poszedł, a miał iść do studia 1? Że o to chodziło? Your Honor, look at this. I see, a gate. Might I draw your attention to the number on that gate? The number? Ah, yes, well, it's hard to see, but it looks like a 2. Clearly not a 1, Your Honor, correct? Ah! I believe Mr. Edgeworth sees what I'm getting at. But... that's impossible. Huh? Eh? What's this all about? Please explain so that I might be shocked along with the rest of the court. I will use the studio guide map. The body was found here, in Studio 1. No właśnie. A Steel Samurai... No to dobra, okej, okay. No ty... Czyli znowu ta sama akcja, tak? Widzę, że poszedł do Studia 2 zamiast do Studia 1, ale... brak konsekwencji, czy brak... Boże, consistency, to ładne słowo na to. Ja wiem, co to znaczy, ale wyleciało mi słowo polskie. Więc brak tej spójności. Dziękuję mózgu. Brak spójności... trzeba było pokazać po prostu Studio 2, nie Studio 1, bo niby to człowiek wie, ale myślałem, że o jakąś inną niespójność chodzi. Ale tak, faktycznie przecież na zdjęciu też szedł z włócznią, która była stentegowana, tylko właśnie nie mogłem tego przejrzeć. No tak, czyli the body was found here in Studio 1. However, what do we see in this photo taken at the time of the murder? It does not say one on that gate in the photo. Your Honor, here is the true scene of the crime. Show the judge where the murder took place. Więc wydaje mi się wręcz, że rzeczywiście ta pamiętacie tę wygięty kawałek rurki przy Studio 2? Tego grota wygiętego? Więc wydaje mi się, że to właśnie było zrobione po to, żeby zrobić sztuczną dziurę w jego kostiumie. To, co widzieliśmy, tak? To była dziura. Dziura w kostiumie została zrobiona sztucznie właśnie, wydaje mi się, przez ten pałąk. Dlatego on jest taki wygięty. Here, at studio 2. I see, that would explain the 2 on the gate in the photo. Your Honor, I find it very significant that the number took place in Studio 2. The dead murder. The trailer is there, the path was blocked. No filming is done there. I find it very significant that the murder took place in Studio 2. Tak, bo tam był trailer, a tam były dwie osoby, inne, tak? Tam była Diva, tam był Salmonella i w sumie wszyscy tam byli. Też ze sponsorów, tak? I co ciekawe, właśnie też potem ta trasa była zablokowana. Ale to jeszcze zanim... To, no właśnie, ale kiedy to spadło, kurczę? Wydaje mi się, że chodzi o trailer. As you may recall, there is a trailer in Studio 2. Będziemy pewnie przesłuchiwać jeszcze Divę. Now on that day, a meeting was held in that very trailer. There was a break in the meeting corresponding to the time of death. During that break, Mr. Salmonella and Miss D. Vasquez were outside eating steak. They were at the scene of the crime. No i któryś z nich kłamie. The path to the trailer was blocked. So we have heard...
The path was blocked at 2:50. 15. In other words, the victim went to Studio 2 before that time. Yes, yes, I suppose that would be the case. Remember Mr. Salmonella's testimony? Allow me to remind the court. He said no one in the trailer was guilty because they could not have gone to Studio 1. Yet in fact, in actuality, the reverse was true. Only someone in the trailer could have committed this murder. They were the only ones with access to the scene of this crime, Studio 2. Order! Order! The defense makes the following claims. The scene of the crime was Studio 2. The person that the security guard, Miss Olbeck, saw was the victim, Mr. Jack Hammer. Mr. Hammer, for some reason, stole a Steel Samurai costume. Then he went to Studio 2. No właśnie, ale żeby rozprawić się z kim? Po co się przebrał, tak? This is madness. Jack Hammer is the victim. The victim! Why would he steal a Steel Samurai costume? Are you suggesting he did so to cover up the details of his own murder? Well, no, of course not. Or do you have proof? Give me proof that this victim, Jack Hammer, stole the costume. Poczekajcie, czy mamy dowód na to, że Jack Hammer ukradł kostium? Czy mamy na to dowód, że Jack Hammer ukradł kostium? W sumie, no chyba właśnie na to nie mamy za bardzo. Czy możemy użyć pustej butelki z uśpieniem? To nie... Chociaż właśnie, mamy udowodnić, że Jack Hammer ukradł kostium. Może właśnie chodzi o te piguły. Ja bym powiedział, że zaryzykowałbym ze środkami usypiającymi. I have proof. You do? You do, Mr. Wright? Now that they are so surprised suddenly, I'm much less confident. I think I'm right, though. Here is my proof that Jack Hammer stole the costume. Powiedziałbym, że to. This is it. An empty medicine bottle? I found this on the table in the employee area. The same table where Mr. Hammer and Mr. Powers ate. The label reads sleeping pills. Sleeping pills? The defendant, Mr. Powers, spent that entire afternoon sleeping. He was drugged by Mr. Hammer. Dobrze wybrałem, proszę bardzo. No? Okej. Okay. To wszystko łączy się ładnie w całość, ale jeszcze nie wiemy, kto zabił. Wait a moment! That bottle does raise some suspicions, yes. But there is no proof that Mr. Hammer used it. Your Honor, I have an idea. Test Powers' blood, fingerprint the bottle, examine Hammer's body. Wydaje mi się, że ślady na butelce. An idea? Very well, let's hear it. I want to check this bottle for fingerprints. In my claim, if my claim is true, Mr. Hammer's fingerprints should show up on this bottle. Huh? I suppose you are right. Very well, the court will take possession of the bottle. Empty bottle given to the judge. No dobra. This court will suspend proceedings on the current trial for today. Cody Hawkins' testimony has revealed new possibilities in this case. In fact, things may have happened very differently than we previously thought. The Steel Samurai seen by Miss Oldbag may have been the victim, Chuck Hammer. The scene of the crime was not Studio 1, but Studio 2. And those in the trailer did have time to commit murder. Mr. Wright? Yes, Your Honor. Your homework is to find the answer to the following question. Why would Mr. Hammer steal the Steel Samurai costume? Also, who killed him and why? Find the answers for me by tomorrow. That's a lot of homework. Mr. Edgeworth? You will need to reconsider your stance in this case. Above all, you will need to reconsider your suspicion of Mr. Will Powers. As you say, Your Honor. This trial will be extended until tomorrow. This is the last extension. Very well. Court is adjourned. No dobrze, czyli mamy, zobaczcie, jeszcze jedną przebieżkę. No właśnie o to chodzi. Jaki jest motyw? Jaki jest powód? Dlaczego stalowy samuraj, dlaczego Jack Hammer w jego stroju poszedł walczyć, bo ewidentnie była tam walka, tak? Poszedł, nie wiem, zagrozić? Myślę, że nie chciał zabić raczej. Najgorsze jest to, że zginął. Phew! That was a close one.
We were saved by a hair, but that's all that counts. I thought seriously about going home about 3 times during the trial. Me too. Really? You both seemed so confident. Ha! Maybe I should take up a career in acting. I was ready to pronounce you dead about 3 times back there. Me too. Dead? Ho ho! Of course we were kidding. Are you sure? I wasn't kidding. Now, Mr. Powers, we have to go make our final investigation, but I promise you we'll find the true killer by tomorrow's trial. Right, thanks. A na razie wygląda na to, że Will Powers jest totalnie niewinny. On po prostu został zdragowany, powiedzmy, tak? Środkiem nasennym. I to spowodowało, że wszyscy myśleli... Znaczy, że... No tak, że myśleli, że to on zabił, ale on tak naprawdę rzeczywiście został. No, mam nadzieję, że w ogóle potwierdzą ślady tych palców. Mamy 19 października, czyli dzień później. That was a close one, huh, Mia? I pewnie teraz będzie Maja już. Really? Too bad, I'm sorry I missed it. Maja. So, what happened? Well, I think I've got a pretty good idea who did it. Now all I need is a motive and proof. Wow, good going, Nick. Under the initial trial system, tomorrow is the last day we have. Initial trial? What's that? That's the new court system they introduced 2 or 3 years ago. They had so many cases in the system, they decided to speed the whole process up. So under that system, trials have to end in 3 days? Yeah, pretty much. Well, we have no time to waste. No dobra, czy możemy z nią jeszcze pogadać? I don't get it, Maja. Why would Mr. Hammer steal the Steel Samurai costume? What? You mean Mr. Hammer was wearing the costume? Yeah. But Mr. Hammer was the victim, Nick. Why would he go through the trouble of stealing it? That's what we have to find out. What happened with the director's testimony? Well, it's pretty clear that the producer and the director were both in the trailer. Huh? Which means that the killer has to be one of them. Really? Why? Because the real scene of the crime was Studio 2, where the trailer is. What? Was Maya always this excitable? Well, have you noticed anything that might help us? I can't see what's going on when Mia is here. So, no, I haven't noticed anything. Right. Maybe we should go talk to WP? Will Powers, right. No, możemy z nim teoretycznie pogadać. No to wiadomo, że sprawdzanie tych rzeczy nie ma najmniejszego sensu. Patrzę jeszcze raz, nie trzeba tego tłumaczyć. Tak, dokładnie to samo. To, co było zawsze. No dobra, słuchajcie, no to idziemy w takim razie. Idziemy na początku pogadać rzeczywiście z Willem Powersem. Zobaczymy, co powie. Mr. Wright, did very well again today, thank you. Oh, thanks. Could you not look like you're about to burst into tears? Wow, Nick, you must have really wowed him. Wow them in there. And could you wipe that grin off your face? Hey, WP, only one day left. Let's make it count. A to jest ten sam dzień, 19 to wszystko się działo, miałem wrażenie, że 18, okej. Okay. Czyli 20 jest ostatni. Yes, though there is not really anything I can do to help. Haha, I'm not really sure what I can do either. Please, this is no laughing matter. No dobrze. Could you tell me more about Miss Vasquez? Oh, the producer? She's well respected in the industry. They say she's a genius. A genius? She's been at Global Studios for 5 years now. Right or wrong, nobody dares tell her different these days. Why is that? Ever since she came on board, we've had nothing but hits. Global Studios was on its knees, but she picked it up and made it shine. Oh, and... And what? Nothing, forget it. I've only heard rumors anyhow. Rumors, ale bym chciał wiedzieć coś więcej. Czyli tak, wiemy, że Dee Vasquez wybiła całe studio, prawda, na szczyt popularności, prawdopodobnie przez to, że jest traktowany jako geniusz, tak? No ale była jeszcze ta cała sprawa, która tam im pokomplikowała mózgi. Coś tam się jeszcze wydarzyło pomiędzy nimi. Jack Hammer został odsunięty w tył przez Willa Powersa, chociaż mimo wszystko... No tak, to my dalej grali, tylko że już tak naprawdę Jack Hammer grał
drugoplanową rolę, grał tego złego, a nie tego dobrego, tak? Can you tell me anything about Mr. Manella? Oh, he used to be a minor straight-to-video director, but something in his work caught Vasquez's eye. She brought the Steel Samurai idea to him. Now everyone knows the name Salmonella. I hear he's pretty much at her beck and call, though. Whenever she says jump, he asks how high and all that. I can imagine him being at her beck and call, though I can't imagine him jumping. Wiecie co? Ja tutaj jakby... Wiem, że to nawiąże do Danganronpy trochę, ale widzę podobne założenie. Rzucę dwa imiona i ci, którzy wiedzą, to się od razu domyślą, którzy oglądali. Jak dobrze będą... Celestia i Hifumi, tak? Widzę tutaj podobną sytuację. Niemniej, jeżeli Salmonella jest na każde polecenie Di Vasquez, to jeszcze może być tak, że to Di Vasquez zleciła zabójstwo, ale z drugiej strony to widziana była chuda osoba. Szczupa, cały czas to pamiętam, tak? Zeznanie Cody'ego. I was wondering about Mr. Hammer. He was a big star back in the day, right? But then he just dropped off the face of the earth. Oh, yes, you're right. In fact, he was my role model when I started in this business. But he just stopped taking on big roles. That's when he began appearing in little productions and global. How could he do that? Myślę, to jest właśnie istotne. I was really looking forward to a sequel of Samurai Summer. To Samurai Summer. He just gave up being a star 5 years ago. Actually, now that I think about it, that was right when Miss Vasquez came to Global. Ah, 5 years ago. Czyli jak Vasquez doszła i zaczęła robić zmiany, ogarnęła tego stalowego samuraja, no to tak jakby i odsunęła Hammera, to nie dlatego, że on chciał, być może ona właśnie, tak jak widzi, ta jakby akcja jakaś zazdrości, że Hammer miał dość bycia tym drugim, tak? Miał dość bycia tym złym. Mógł grać pierwszą rolę, ale przyszła Vasquez i stwierdziła, że wszystko zmienia. I jakby pojedynek między nimi dalej ma sens, tak? Dzień dobry. O, co pani się tak nie odzywa? To coś nowego. The old windbag sure is quiet today. You know, this place is really peaceful like this. Nick? I think her guard's down. Yeah. I bet we could even eat those donuts in the guard station if we wanted. You eat, you die. Phew, she's alive. Ładnie ją podeszli. Bardzo mi się podobało. No dobra. To w takim wypadku... Pogadajmy. I was wondering about Di Vasquez, the producer. Oh, the studio bigwigs love her. So she always gets her way. She seems bitter. Do you not like the producer? Look, the studio people don't want me talking about her, so sorry. Okay. Can I ask you about Salmonella, the director? Sal? He's soft, a pushover, does whatever Vasquez tells him to do. She treats him like dirt, but I think he likes it. Huh? Why would anyone like being treated like dirt? That doesn't make any sense, does it, Nick? No, it doesn't, Maya. A z drugiej strony, ja mi się wydaje, że to jest całkiem typowe, bym powiedział nawet. On może lubi to po prostu, nie wiem, tak był wychowany? Lubi, jak go kobieta nim rządzi, albo nie jest w stanie sam decyzji podejmować. Są różne opcje. About Mr. Hammer. Yeah, I heard about what you said today. Cheeky whippersnapper. Poor old Hammer. You drag his star down from the sky and stomp on it. Calling him a criminal, a thief. I won't forget this. Uh-oh, she's really pissed this time. You listen to me, whippersnapper. My poor old Hammer would never do such a thing. Why would he steal Powers' costume so he could sneak by me? He would never stoop so low. It's impossible. A jednak jest possible. Wychodzi na to. I cały czas jeszcze ta zwalona kłoda mnie ciekawi. Czy to miało być właśnie po to, żeby dać czas na przygotowanie całej sceny? Być może. No dobra. W każdym razie... Możemy oczywiście przeglądać dalej część. Nie wiem, czy to będzie istotne na razie. The computer that runs the studio security cameras, huh? It looks like it's been turned off for today. For the day. Dobra, czyli nic nowego. No cóż,
Idziemy zwiedzać dalej. Pójdźmy na początku do tego do tej miejscówki. I guess they are not filming today either. I did want to see them filming just one time. This trial will be over and done by tomorrow. You can come see them film later. I guess. This is where you found that bottle of sleeping pills, right? Uh-huh. I wonder if there's any other clues lying around. O, proszę bardzo. Kamszu! No, 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 no touching! Gamszu? Oh, sorry, pal. Didn't mean to frighten you. Didn't mean, I almost had a heart attack. I guess I can be a little dramatic at times. I suppose it's the actor in me. Dramatic indeed. Anyway, I'm here to examine the plate on the table. Wait, are you looking for sleeping pills? Yeah, pal, traces thereof. Okay, pogadajmy sobie z nim. So you're looking for traces of the sleeping pills? How? For a thorough examination, I gotta take the plate back to the precinct. But I have the capabilities to make a cursory examination right here. Our science guy gave me some testing resolution. This reacts to these sleeping pills, see? If they are traces, it will change color. Wow, neat! Well, Detective Gamszu, what are you waiting for? No, no, everything is in due time, pal. O, a nie ma innych opcji do zapytania? Co jest? Well, the testing solution on the plate changed color, all right. So the food on this plate had been laced with sleeping pills. A, to mówił Phoenix. Looks like it. No proszę. Czyli mamy jednak dowód na to. Found in the display area, on it are traces of sleeping pills and a large bone. No dobra. How goes your investigation? To tell the truth, it's real mess, pal. Some people think we should pursue the case we already have against Powers. And some people think we should switch suspects. What do you think, Detective Gamszu? Well, pal, I had to admit it, but I'm not sure I buy the case against Mr. Powers anymore. I feel kind of bad for Mr. Edgeworth, though. How is Edgeworth doing, anyway? Mr. Edgeworth is out of control. He was in the waiting room and he crushed his paper cup with hot coffee in it. Whoa. Talk about burns, pal. Wow, the fury of Edgeworth. Yeah, crushing paper cups. Cups, bottles. Say, whatever happened with that empty bottle? On the bottle? Oh, the bottle of sleeping pills. Well, I got some good news for you about that. They found the victim's, Chuck Hammer's, prints on the bottle. A jednak. So that means? Yep, it sounds like the one who put Powers to sleep was one none other than the victim. So I was right. No dobra, found on a table in the employee area, bare Jack Hammer's fingerprints. No dobra, bardzo ważne, że udało się dowiedzieć. Czy uda się znaleźć więcej ciekawostek? The remains of the employee's lounge are scattered around. Everyone was probably too shocked to clean up. There is a T-bone on one of the plates, minus the steak. Czy może coś uda się nowego znaleźć rzeczywiście? Czekajcie, co to są już rzeczy, które wiemy? That grate is still lying here. Ah! They've seen wisdom at last? They know if they fixed it, I'd just kick it off again. That poor assistant. Okay. The grate that used to cover the drain. It's a little bent. I don't think it would fit if I tried to put it back on. There is a half-finished backdrop for a stage here. Looks like a castle. Probably near the Tokyo Castle. Czy to samo? No dobra, slide. To co czas jeszcze tutaj są te? Let's see. No to cola, candy, chips, gum. Ha, it's so normal. Tak, tu nic nowego. The door to the dressing room, it's not locked. No to przejdźmy w takim wypadku tam. Mamy w ogóle maksymalny ekwipunek, już bym powiedział, że tak to nazwę, tak? Tak bym to nazwał. Robimy move i wchodzimy do środka. Czy ktoś tutaj jest? Oh, hello! What are you doing here? Oh, I was just cleaning up the dressing room. I guess WP won't be using it anymore, so... What? Why? But WP is innocent.
Yes, and they're really grateful for all you've done. But this week is the last episode of The Steel Samurai. What? No! Ostatni epizod? Ten 13 ma być tym ostatnim? Pechowy? No dobra, to porozmawiajmy. Myślę, że od Penny musimy wyciągnąć te informacje, co się wydarzyło w przeszłości. I was wondering if I could ask you about Mr. Hammer. Yes? On the day of the murder, he went to Studio 2. Huh? I thought he went to Studio 1. He stole the Steel Samurai costume too. What? Why would Mr. Hammer do something like that? Oh, I guess the rumor must be true then. A widzicie? Dobra. Strzelę. W tym momencie naparzam, uważajcie, strzała. Jack Hammer oraz Dee Vasquez, Millie Romance. Ale się nie wiem, pokłócili, ona musiała go odsunąć. Albo coś więcej. Albo go przez to szantażowała w jakiś sposób. W każdym razie Romance. Myślę, że może tu być jakaś akcja z romansem między Divą a Jackiem Hammerem. Albo Divą a... znaczy nie pasuje to bardzo do Willa Powersa, ponieważ Will Powers też chciał coś powiedzieć, ale w sumie się zająknął. Widzieliśmy to zawahanie i nie powiedział w końcu, o co mu chodziło, o jakiejś plotce. No więc właśnie. Jaka to może być plotka? Czy jakiś szantaż, czy romans? No właśnie, musimy dowiedzieć się więcej. The rumor? Yeah, Miss Vasquez, the producer, had some kind of hold on Hammer. She had some dirt on him. He would do anything she said, apparently. A widzicie? Czyli z tych dwóch rzeczy, które powiedziałem, romans, szantaż? Jednak szantaż miała haka na niego. Some dirt? What dirt? Z Minecrafta, kuźwa. Dirt? You know, bad stuff. I know what dirt means. About 5 years ago, they were filming a movie starring Mr. Hammer. 5 lat temu, a? They were using the new studio, Studio 2. Some sort of accident happened during filming. After that, they never used Studio 2 again. They left the film set the way it was, too. The film set? Was that trailer part of the film set, then? No, ciekawe. An accident 5 years ago? Yes, in Studio 2. That trailer there was part of the film set. Could you tell us what happened? Sorry, I don't think I can. They really don't want us to talk about it. Trzeba będzie wypytać w takim przypadku Divę. Well, what do you mean the last Steel Samurai? I know it's a shock, but nothing can be done to save it now. Whoever really did kill Mr. Hammer also signed the Steel Samurai's death warrant. No. Also, I hear that Global Studios is going to change its programming. They are not going to make kids shows anymore. What? Why? I don't know. It's sad, but that's what Global Studios decided. To było to spotkanie wtedy, tak? To może oni... Znaczy, wiecie co? Jak tam byli wszyscy zarządcy Global Studios, plus Vasquez, plus Salmonella i tam się wydarzyło, co się wydarzyło, to oni wszyscy wiedzą. Wszyscy zamiatają tę sprawę pod dywan, moim zdaniem. Why aren't they going to make kids shows anymore? The studio bigwigs don't want the Steel Samurai around anymore. They want to forget all this ever happened. They want it quiet, you understand? No właśnie. How can they just do that? What about all the kids who love the Steel Samurai? It's okay. I'm sure the kids will be fine. They will find a new hero to follow. No, that can't be true. If the program just ends, they will be heartbroken for sure. Nick, say something. Yeah. I think evidence rather than words is called for here. Here, take a look at this. Może to muszę pokazać? Nie wiem. Zobaczmy. And this is? A fan collected all of these photographs. The kids love the Steel Samurai. The show shouldn't be cancelled just so adults can save face. I would think you would understand that better than anyone. You are right. Okay, but what can I do? Well, for starters, you can tell me something. Tell me what it is that Global Studios is so intent on hiding. Tell me about this accident 5 years ago. Okay.
No dobra. No, jedziemy z tym koksem. Could you tell us what happened 5 years ago? Jakiegoś bruda mieli. Bruda na MC Hammera. Tylko teraz pytanie brzmi, co to mogło być? To było coś na tyle brudnego, że został odstawiony po prostu na 5 lat i może miał już po prostu dość tego. Tak? Albo na przykład, nie wiem, no chciał zagrać stalowego samuraja. Well, I can tell you what I've heard. Apparently 5 years ago someone died and it was Hammer's fault. Oh, someone died? It was an accident, of course. Anyway, the producer Miss Vasquez managed to hush it up. And that's the dirt she had on Mr. Hammer? And that's why Mr. Hammer would do anything Miss Vasquez asked him to do. But it was an accident, right? Why didn't they just make it public? Well, you know, Mr. Hammer was a big star back then. They were afraid about what would happen to his career if word got out. I see. You know who knows more about this? Miss Oldbag. She was here at the studios back then, you know? Thanks. We'll try asking her. If she will talk. No i zobaczcie, może ona dlatego tak bardzo lubi pana Hammera, nie? Ona wiedziała, co mu się przydarzyło i ona za wszelką cenę chce go wspierać. Prawda? I może właśnie dlatego Jacka Hammera tak lubi. Coś mi się wydaje, że to może być po prostu to. Są jeszcze jakieś ciasteczka? There is a box of snacks on the table. They must give those to the employees. It's completely empty. I can feel Maya's eyes burning into the back of my neck. No dobra. No to nie będziemy się chyba tu już rozglądać, bo to są wszystko stare rzeczy. Tym razem gra mówi, gdzie musimy iść. A musimy pójść w tym momencie pogadać ze starą torbą. What, you are still slinking around? If you like the place so much, why don't you take over for me? The old windbag doesn't look so good. Everybody's doing their darndest to forget Hammer. Who do they think made Global Studios what it is today? Hammer! It's all due to Hammer! She's starting to froth at the mouth, Nick. Maybe we should keep a safe distance. No dobra, pogadajmy z nią o tym. I wanted to ask you about 5 years ago. Aha. Who told? Who did you hear that from? Nichols! Nichols? Nichols, Nick, Penny Nichols. That assistant we talked to. Alright! Anyway, we heard... Przepraszam, to nie, to Phoenix. Alright, anyway, we heard about the accident. It was during filming with Jack Hammer. He killed a man, didn't he? Whippersnappers! Dredging up dirt on someone's past like that, and recently departed no less. I suppose you think this is fun? No, I'm just doing my job to protect Mr. Powers. And you claim that Hammer stole Powers' costume? You expect me to believe that rubbish? Or do you have some kind of proof? Proof that Hammer stole Powers' costume? I'm sorry, Miss Oldbag, but I do have proof. I can prove that Mr. Hammer stole Mr. Powers' costume. No wydaje mi się, że to jest potwierdzenie. Albo to, albo to. Znaczy nie, no tutaj są odciski. Myślę, że to będzie nawet lepsze. Here is my proof. What? What's a little empty bottle supposed to prove? It's a bottle of sleeping pills. With Mr. Hammer's fingerprints on it. What does that prove? I'm sure my old Hammer had some sleepless nights. Where is your proof that he used those pills on Powers? Proszę bardzo. Mr. Powers ate a T-bone steak for lunch, correct? Well, yes. So? This is the plate that he used to eat that steak. There are traces of sleeping pill powder on the plate. Aha. Aha. I see. Poor Hammer. You did wrong, Hammer. Rest your soul. Miss Oldbag? Okay, you win. I will talk. I'm tired, see? Tired of holding it all in. Miss Oldbag? You are right. 5 years ago, there was an accident. A fatal accident. That's worse. What's worse, a paparazzi took a photo of it. That photo, well, it caused quite a stir. And guess who made it all better? Vasquez. She has ties to the Mafia. She silenced that paparazzi.
That was the beginning. After that, she became a force to be reckoned with here at the studio. I see. But you have to understand, poor old Hammer never meant any harm to anyone. Miss Oldbeck? Hold on a minute. Poor Miss Oldbeck. Here, take this. A photograph? No kurczę. To już wiemy, czemu jest ten wygięty pniaczek. Znaczy pniaczek. Czemu wygięty jest ten drąg? To na ten drąg został, ktoś się nadział, tak? Ktoś na niego po prostu fatalnie wpadł. Jest Dee Vasquez, jest również Jack Hammer i ktoś. Wait a second. This is the picture. Is this the trailer in Studio 2? Hammer was supposed to fight with a bad guy on the top of those stairs there. He pushed the other actor and the man fell onto the flower box fence. No proszę. But how did you get this? It was a long time ago. I don't feel much like talking about it. I understand. Też była członkiem mafii? 5-year-old photo added to the court record. Proszę bardzo. Ale zobaczcie, tak, to też potwierdza, że to nie mamy pełnego ekwipunku. W sensie, może być więcej niż max przedmiotów. Tak? A nie jest tak, że mamy tylko tyle i koniec. No dobra! Czyli wyjaśniło się, skąd wygięty był ten grot. Że nie to, że tam zrobiony został w ten sposób dziura w jego skafandrze, tylko tutaj było morderstwo 5 lat temu, znaczy wypadek przy pracy, tak? No i okazało się, że no właśnie, Dee Vasquez ma swoje sznurki w mafii. To jest, kurczę, niebezpieczna kobieta. Może właśnie dlatego wszyscy ją chwalą. Nie dlatego, że jest dobra. Nie dlatego, że wybiła studia, tylko dlatego, że jak ma powiązania z mafią, no to tak naprawdę wszyscy się jej boją. I dlatego wykonuje jej polecenia. Szczególnie Salmonella. No dobrze. Dzięki bardzo, Miss Oldbag. To faktycznie sporo mówi. Poor old Hammer, he was a big star. The biggest. That accident 5 years ago is what did him in. He wanted to hide it. He didn't want anyone to know. Poor silly old Hammer. If he had just come out and confessed, then Vasquez wouldn't have gotten her claws into him. No właśnie. No muszę powiedzieć, że rzeczywiście, no ciekawa sytuacja, ciekawa. Dobra, przejdziemy się jeszcze do studia numer 1 i 2. Think back, Nick, to the day of the murder. Mr. Hammer put on the Steel Samurai costume. Then he left from here to go to Studio 2? Right. But why? I wonder if someone called him, like the director or the producer? Słuchajcie, bo tak sobie teraz myślę, tak sobie rozkminiam, że mamy podobny sposób śmierci, prawda? W podobny sposób, można powiedzieć, zginęła ta osoba, jak zginął Jack Hammer. I to nie, moim zdaniem nie jest to przypadek, że w taki sam sposób, tak? No właśnie. To pytanie brzmi, czy tak naprawdę Jack miał tak... Czy Jack Hammer mógł popełnić samobójstwo? To mnie jeszcze ciekawi. Czy on również mógł chcieć nadziać się tak, jak nadział tamtego gościa i przez 5 lat jakby musiał w sobie dusić prawdę, żeby nikt się nie dowiedział, żyć w stresie i tak dalej, nie? Czy on mógł się na coś takiego rzucić? The Mascot of Global Studios, ale z tego, co mówił chyba ten młodziak, to oni tam walczyli ze sobą, czy przynajmniej było jakieś starcie, tak? Albo on tak opisywał po prostu to. Apparently its name is Mr. Monkey. A to zwalona kłoda tutaj. I'm Bush, dobra, nie, to było... This is exactly why I don't get old ever. Hey, I'm still young, I'm just tired. Nick, when you start having to say I'm still young, you know it's all over. But I am still young. Okej. Okay. No dobra. Studio 2 is down that way. Studio 2, the real scene of the crime. Say, Nick, how did you figure that out again? Well... Actually, it's a long story. I'll tell you another time. Aww. No mnie ciekawi cały czas to zwolone dziadostwo, tak? To chyba zostało zwolone, żeby dać im po prostu czas. Tak mi się przynajmniej wydaje.
No dobra. Na początku pójdziemy sobie jeszcze raz do Studia 1. Oj, przepraszam. A no tak, straciliśmy kartę do Studia 1, przepraszam. Straciliśmy wejście do Studia 1, nie jest tam już nic ważnego. Idziemy do Studia numer 2. No i proszę, kogo my tu mamy? Hej, Nick! It's Miss Vasquez. Hello? Hello? Maya, you should at least try to be polite. Ona tam literowała hello, tak? I'm watching the clouds. That's all she had to say, apparently. Okay. Excuse me? Mr. Hammer came here on the day of the murder and... Shh! Perhaps you didn't hear me. I'm watching the clouds. I'm not interested in talking to you. Do something, Nick. She's really ticking me off. Oh, dear. Mr. Powers wasn't the killer. You don't have to cancel the Steel Samurai. I think I'm tired of the Steel Samurai. You did it. Nick, she did it. That's the killer. She's the killer. My fey blood speaks to me. I know it. I know it. Oh, dear. I was wondering if you could tell me about Mr. Manella? If you must talk about that man, perhaps you could talk about it in the trailer. By yourselves? Oh, dear. No tośmy pogadali. Faktycznie. No i jest on tutaj, czy nie jest? Wasn't the assistant cleaning up yesterday? Funny, it still seems pretty messy in here. I guess she was still on high. On a high from getting that rare card she needed. Okej, okay, faktycznie. Ej, ale nie ma tutaj Manelli. Miał być i go nie ma. It looks like they were designing a set to use for the Steel Samurai show. They got some figures of course how much the set costs. I can't believe they spent that much money on those sets. Znaczy, ja tu nie widzę przede wszystkim w ogóle... No miał być Manella. Może jej coś pokażemy w takim wypadku? Pokażmy jej to. She's not even looking. Where? What? Where did you get that? Old bag. Old? She means the security lady, Miss Oldbag, Nick. Right. Anyway, Miss Vasquez, you hid this incident from the press, didn't you? And you used it to control Mr. Hammer. The wind. The huh? It's gotten stronger, don't you think? The wind? Ona kurde chyba naprawdę jakoś odpłynęła mocno. Your conversation interests me. Let's talk about it more inside the trailer. Nick, she went inside the trailer. Wiecie co, ale to trochę... Nie wiem, czy ona będzie chciała czegoś, żeby nikt nas nie widział, czegoś dziwnego zrobić, ale okej, okay, idźmy za nią. Ha, you came. Well then, what was that you were talking about? Why is she so eager to talk all of a sudden? Miss Vasquez, you were using that accident. You were blackmailing Mr. Hammer so you could control him, weren't you? That's why he was doing kids shows for petty change. Czy wiecie, co jaka jeszcze jest opcja? Jaką widzę? Że Divaskes inaczej. Hammer stwierdził, pierdzielę to, idę z tym do pracy. Mam dość trzymania tego w sobie, idę wszystkim powiedzieć. A Diva stwierdziła, ha, 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 no you won't, bitch! I wrzuciła go na kolec. Może nawet na ten sam. Tak? Może nawet na ten sam. Chociaż dlaczego on poszedł w stroju Steel Samuraja powiedzieć to też. Ciekawe. Ha! Huh. So I am blackmailer now? Well, that's what I was... That's what it was, wasn't it? I mean, sure, it was an accident, but you used it to drag Mr. Hammer down from his rightful place as a star. Oh. I haven't pulled anyone down from anywhere. Mr. Hammer's career went sore of its own accord. But... You were the cause. You pressured him. And to think it was just an accident. Excuse me? What is this all about? You keep saying accident.
How are you so sure? What do you mean? Must I spell everything out for you? Think, what would it be if it wasn't an accident? No. No way. You mean Mr. Hammer did it on purpose? That is what I mean. Where is your proof? Can you prove it? Huh. Just think. Would he have left me run his life for 5 years over a mere accident? And I ran him hard, believe you me. But security lady said it was an accident. Oh, well, she was a big fan of Hammer's, you see. She jumped on the reporter who brought that photo into the studio. She wrenched it out of his hands, she did. Gave him a few bruises too. Oh, so that's why she had the photo. She's an old fool. Of course, all the reporter need is the negatives. He could have made a copy, but he didn't. The only copy of that photo is the one you hold. Give it to me. Now. What? This is valuable evidence. Boys? O kurcze. O kurcze. No to ciekawie, przyszły jakieś kolegi. Who are they? Professionals. They are good at erasing various things. What do you think? Would you like to be erased? What? The trial ends tomorrow. How unfortunate. It's a shame you will have to miss it. Tell me why. Why don't you want this photograph so badly? Why do you want this photograph so badly? This is Mr. Hammer's dirt, no? Why should D. Vasquez care about it all at all? No właśnie. Czemu? Czemu D. Vasquez tak bardzo jest... Tak bardzo ją interesuje ta fotografia. Macie jakieś pomysły? Macie jakieś koncepcje? Jeśli tak, to dawajcie znać, bo to jest prawdopodobnie ostatni moment przed tym, jak pójdziemy na finalną rozprawę i rozprawimy się z tym case'em do końca. No dłużej, no tak, już mamy godzinę prawie, ale ja już czuję, że mnie gardło boli, nie jestem w stanie docięgnąć tego mocniej, po prostu i więcej, bo strasznie dużo gadania jest teraz, więc jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Nie wiem, jak to zrobię. Nie wiem jak to ogarnę, nie wiem jak to zmieszczę. Po prostu teraz idą premiery i muszę zrobić im miejsce, więc może po prostu dokończymy to po krótkiej przerwie i tyle. I tyle. Jakoś musimy to rozegrać. Gdyby rzeczywiście, wiecie, gdyby Phoenix Wright był totalnie super oglądającą się grą, którą ciężko byłoby przerwać, to prawdopodobnie jego bym zostawił. Natomiast jako, że Phoenix jest w tym momencie najgorzej oglądającą się grą, którą gram po prostu, bo chce mi się w nią grać, to takie gry zawsze są dla mnie mimo wszystko grami, które będę musiał lekko poprzesuwać, żeby dać miejsce innym tytułom, jeżeli przyjdzie taka okazja i taki czas. A teraz początek listopada jest takim czasem, gdzie jest sporo rzeczy do pokazania, sporo premier nawalili na początek, więc mam nadzieję, że mnie zrozumiecie. To nie jest tak, że kończymy, tylko po prostu muszę to przesunąć trochę w czasie. Może za 4 dni, może za 5. Wrócimy, patrzcie w harmonogram i będziecie wszystko wiedzieć. Ja też jeszcze w tej chwili nie wiem. A tymczasem wielka piona. Trzymajcie się i do zobaczyska rychłego, mam nadzieję. Cześć.